Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję i Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj w kościołach na całym świecie modlimy się o pokój. Jest to jedna z najcenniejszych wartości, jakie doświadczamy jako ludzie. I mówi się, że wtedy docenia się pokój, kiedy się go traci. Podobnie zresztą jest z wolnością. Dlatego przez chwilę spróbujmy się zastanowić nad przyczynami utraty pokoju. Nie tylko w tym wymiarze ogólnospołecznym, międzynarodowym, ale przede wszystkim indywidualnym, wewnętrznym. A więc co powoduje, że tracimy pokój serca? Na pierwszym miejscu dzisiaj uważam, to jest nadmiar podejmowanych zobowiązań, działań oraz pośpiech. To powoduje, że brakuje nam wewnętrznego pokoju. Bo wciąż martwimy się, nie zdążę, nie wyrobię się. Jest jeszcze tyle do zrobienia. Jest takie stare powiedzenie i ono jest bardzo słuszne. Pracy będzie tyle, że nigdy jej nie przerobisz. I musimy liczyć się z ograniczeniami naszego ciała, że mamy tylko jedno życie, jedno zdrowie. Czasami brakuje nam tej roztropności w podejmowaniu przez nas obowiązków. Stąd rodzi się przemęczenie, nerwowe reakcje i tak dalej. Także z powodu nadmiaru podejmowanych działań brakuje nam czasu na kontakt z Bogiem, na modlitwę. A jeżeli nie będzie przestrzeni na spotkanie z Bogiem w naszym życiu, trudno też, żeby w naszym sercu był pokój. I dlatego trzeba być może właśnie zrobić sobie takie postanowienie na nowy rok. Dobrze przeanalizować, co jest konieczne, co jest ważne, ale też umieć dostrzec, z czego być może trzeba będzie zrezygnować, co jest niepotrzebne. Druga rzecz, która odbiera nam dzisiaj pokój, to żale. Żale do ludzi, szczególnie do naszych bliskich. To jest takie wewnętrzne poczucie doznanych krzywd. Wracanie do tego zła, które ktoś nam kiedyś uczynił. Pielęgnowanie w sercu frustracji. Rozdrapywanie starych ran. Jeżeli człowiek serca nie wybaczy, to trudno, żeby mieć w sercu pokój. Nieprzebaczenie i wracanie do spraw przeszłych, do tych żali, zawsze będzie powodem wielkiego cierpienia, które sami sobie zadajemy. Jest to coś, jakby pić codziennie truciznę, która nas powoli zabija. Nie będzie w naszym sercu pokoju, jeśli nie będzie przebaczenia. Jak trudne jest przebaczenie, o tym mówiłem wczoraj. O taką łaskę trzeba się modlić, gorliwie modlić, prosić Pana Boga, bo w ludzkich siłach przebaczenie jest po prostu niemożliwe. Trzecia, kolejna bardzo ważna rzecz, która często odbiera nam pokój, to kiedy nie dbamy o miłość bliźniego. Kiedy krzywdzimy człowieka, który jest obok nas. Krzywdzić można na różne sposoby. Słowem, czynem, gwałtownymi emocjami, przekleństwami, wyzwiskami, krzykami, wprowadzaniem niezdrowej atmosfery w życie rodzinne czy małżeńskie. Ile jest takich sytuacji, że powiedzieliśmy o to jedno słowo za dużo. To jest jak nóż wbity w ciało człowieka. Bardzo łatwo jest zadać taki ból człowiekowi, ile rana będzie goić się bardzo długo. I dlatego musimy zwracać uwagę na to, aby troszczyć się o miłość bliźniego, okazywanie tej miłości i czynem, i słowem, dobrym słowem, słowami miłości. Musimy zastanawiać się, co dobrego możemy uczynić dla naszych bliskich, żeby zobaczyli, że ich kochamy, że są dla nas ważni.
I trzeba walczyć z każdym przejawem braku miłości w naszym życiu. Nie może być przyzwolenia na to, że będą kolejne słowa i kolejne bezmyślne czyny. Kolejna przyczyna utraty pokoju dzisiaj to zniewolenie sprawami materialnymi. Tutaj chodzi przede wszystkim o niezdrowe przywiązanie do tego, co posiadamy. Owszem, potrzebna jest pewna zdrowa troska o to, co posiadamy, ale jeżeli naszą naczelną troską staje się to, aby zachować to, co mamy, albo żeby to pomnażać, to wtedy nigdy pokoju serca nie będzie. Bo po ludzku też nigdy nie da się w pełni zabezpieczyć posiadanych dóbr. Wystarczy dosłownie jeden moment, jakieś jedno wydarzenie i stracić można wszystko. I tak samo nigdy nie będzie dość w tym głodzie posiadania więcej i więcej. I nigdy też nie będzie pokoju serca. Pan Bóg wskazuje nam na wartości duchowe jako jedyne, które przetrwają nasze życie, które przetrwają naszą śmierć, jedyne, które zabierzemy ze sobą na drugą stronę. I dlatego lekarstwem jest jak najczęściej wchodzić w głąb swojej własnej duszy, to znaczy przypominać sobie, że mam nieśmiertelną duszę i że to jest jedyna sprawa, która przejdzie ze mną przed Boży tron, po mojej śmierci. Moja dusza, dobro, które uczyniłem w moim życiu i miłość. Tylko to, nic więcej na drugą stronę nie zabierzemy. I tylko o to powinniśmy się troszczyć. Pokój odbiera nam także grzech. Grzech, który jest tchnieniem piekła, który jest wpuszczeniem szatana do naszej duszy. A tam, gdzie jest szatan, tam nie może być pokoju. Pokój może być przywrócony tylko przez Chrystusa, przez spotkanie z Nim w sakramentach uzdrowienia, szczególnie sakramentu pokuty. Kiedy człowiek zrywa z grzechem, wtedy może odzyskać pokój. Ale jeżeli tego nie zrobi, to nigdy nie doświadczy prawdziwego pokoju. Co więcej, Bóg mu nie pozwoli tego pokoju doświadczyć, ponieważ w ten sposób chce wstrząsnąć jego sumieniem, nakłonić go do zmiany postępowania, do zerwania z grzechem. Chce ratować jego duszę przed potępieniem. A więc może niech kolejnym naszym postanowieniem noworocznym będzie zwrócenie baczniejszej uwagi na to zło, które jest obecne w naszym życiu, na grzechy, które być może przychodzą nam zbyt prosto, zbyt łatwo. Może trzeba zatroszczyć się o częstszą spowiedź. Może nie tylko raz, dwa razy do roku, ale częściej. Tyle, ile potrzeba, aby nasza dusza była zdrowa, wolna od grzechów. I z tym wiąże również się kolejne źródło utraty pokoju w naszym życiu. To są nałogi. Bez względu na to, czy to jest alkohol, czy to jest pornografia, czy cokolwiek innego. Zawsze będzie nam to odbierało pokój. Dlaczego? Bo istotą nałogu jest to, że on staje się centrum naszego życia, naszego serca, naszych myśli i podejmowanych wyborów. I tutaj nieraz potrzeba konkretnej pomocy z zewnątrz, aby się wydostać z tego bagna. Człowiek sam sobie pomóc już nie może. Może to też niech będzie jakieś postanowienie na nowy rok, żeby podjąć konkretną walkę z nałogiem, bez względu na to, czy tu chodzi właśnie o alkohol, czy nieuporządkowaną seksualność. Może warto nawiązać kontakt z jakimiś grupami typu 12 kroków, anonimowi alkoholicy, seksoholicy, obojętnie co jest problemem. Ale niech to będzie walka na serio. Nie wolno tkwić w tym bagnie, bo on odbiera pokój i tobie, i twoim bliskim. Pokój odbierają nam także lęki, szczególnie lęk o przyszłość. Jest to jeden z najsilniejszych lęków, jaki może doświadczać człowiek. I można by właściwie wskazać dwa rodzaje głównych zniewoleń w życiu człowieka. To są właśnie te żale, żal o to, co było, i z drugiej strony lęk przed tym, co ma nastąpić. I aby zachować pokój, należy mocno trzymać się chwili obecnej, bo nad przeszłością nie mamy władzy, ani nad przyszłością. Ale to, co się dzieje tu i teraz, jest w pełni pod naszą kontrolą. Od nas zależy jakość przeżywania teraźniejszości. Czy będziemy chcieli przeżywać ją jak najlepiej? Czy będziemy chcieli się cieszyć chwilą obecną? To już zależy tylko od nas. I do tej teraźniejszości trzeba zapraszać Pana Boga. Niektórzy mówią, ja się staram.
I w moim przekonaniu nie ma niczego, o czym ksiądz mówi, ale mimo wszystko co jakiś czas czuję takie wręcz ataki niepokoju. Nie wiem, skąd się biorą. Być może jest to jakiś rodzaj ataku duchowego. Zły duch na różne sposoby chce nam odbierać pokój serca. I wtedy trzeba po prostu się modlić. Trzeba prosić: Boże, przyjdź mi na pomoc. Trzeba przypominać sobie, że obok nas jest stale obecny Jezus Chrystus, tak jak jest obecny nasz anioł stróż. I mówi do nas to, co mówi do apostołów: pokój wam. Jezus przynosi nam pokój. Jezus przy nas jest. Pytanie tylko, czy chcemy uwierzyć w to, że On przy nas jest, że przynosi ze sobą ten pokój, że przez Niego otrzymujemy pokój serca. Jeżeli ten Boży głos zignorujemy, wtedy niestety trudno nam będzie odzyskać ten pokój i bardzo łatwo będziemy wpadać w pułapki szatana. Pokój serca zachowujemy też, kiedy potrafimy zaufać Panu Bogu, kiedy wiemy i wierzymy w to, że On kieruje naszym życiem. Brak zaufania Bogu powoduje, że w chwilach prób, ciemności, kryzysów w obliczu wydarzeń na świecie człowiek nie wierzy w to, że Bóg ma kontrolę nad jego życiem, nad wydarzeniami na świecie. Jezus cały czas nam przypomina to, co jest istotą Pisma Świętego, tego, o czym mówili prorocy przed narodzinami Jezusa i co wydarzyło się, kiedy Jezus przyszedł na świat, że Bóg przychodzi w ludzkie istnienie, wydarzenia toczące się na świecie jako światłość w ciemnościach. I dzisiaj też żyjemy w ciemnościach i dzisiaj też Chrystus chce przychodzić jako światło. I chce to światło rozpalać w naszych sercach, w naszych duszach. I chce, żebyśmy sami stawali się światłością dla innych. To znaczy, żebyśmy nosili w sobie ten pokój. Żeby inni, widząc nas, nasze zachowanie, nasze wybory, reakcje na to, co dzieje się w świecie, wierzyli, że jest w nas jakieś nadprzyrodzone źródło pokoju, którego po ludzku nie da się wytłumaczyć, jak tylko obecnością Chrystusa. I tyle, jeżeli chodzi o to, co dotyczy naszego wnętrza. Jeżeli chodzi o pokój w wymiarze ogólnoświatowym, tutaj sprawa jest bardzo prosta. Tak jak mówi Słowo Boże, pokój, prawdziwy pokój jest tylko tam, gdzie jest obecny Bóg. Czy we współczesnym świecie jest obecny Bóg? Możemy mieć wielkie wątpliwości. Czy w naszym kraju, czy w Polsce dzisiaj większość ludzi opowiada się za Bogiem? Możemy mieć bardzo poważne wątpliwości. Jeżeli taka sytuacja będzie trwała, czy wręcz narastała, możemy mieć też wątpliwości, czy ten pokój prawdziwie będzie taki, jakiego oczekujemy. Wystarczy prześledzić historię świata. Pokój nie był nigdy wypadkową ani zdolności obronnych, ani sojuszy militarnych, ani wyścigu zbrojeń, ani przez możliwości zabezpieczenia sobie różnego rodzaju form obrony. Przede wszystkim pokój to jest otwarcie się na obecność Boga w świecie, na obecność Jego miłości w sercach ludzi i życie Bożymi przykazaniami. Jeśli tego nie będzie, nigdy nie będzie prawdziwego pokoju. Będą coraz to kolejne wojny, cierpienia, śmierć. Dlatego, jeżeli mamy świadomość, że niestety żyjemy w takim, a nie innym świecie, w takim, a nie innym społeczeństwie, które żąda Polski bez Boga, to jeżeli chcemy mimo wszystko zachować pokój serca i mieć nadzieję na bezpieczeństwo dla nas, to potrzeba wielkiej modlitwy i zwrócenia się o pomoc do tej, która jest patronką dnia dzisiejszego, do Maryi. I ona daje nam bardzo konkretne narzędzie walki. I to nie jest broń, którą znają ludzie. To jest różaniec, modlitwa. I mówi: módlcie się o pokój. Módlcie się na różańcu o pokój. Prawdziwy pokój będzie tam, gdzie będzie obecny Chrystus. Gdzie będzie Jego królowanie. I choć dzisiaj wydaje nam się, że jesteśmy w mniejszości, bo jesteśmy w mniejszości, to jednak po naszej stronie jest Bóg. Po naszej stronie będzie Maryja. Ale potrzeba naszej wiary, potrzeba naszego zaangażowania. W tych bardzo niepewnych czasach, być może najbardziej kruchych pod względem utrzymania pokoju, jakie doświadcza nasze pokolenie, musi być naszym obowiązkiem, codziennym obowiązkiem modlitwa o pokój. Modlitwa różańcowa o pokój.
o przemianę serc ludzi, o królowanie Boga. Prośmy Maryję w naszej codziennej modlitwie. Amen.